Hej, znajdujemy się właśnie w hotelu Falcon, gdzie już we wtorek, 19 listopada, odbędzie się pierwsza taka w Polsce charytatywna konferencja szkoleniowa, na której nie może Was zabraknąć. A dlaczego, opowie Wam Sebastian. Nazywam się Sebastian Soński, jestem głównym organizatorem charytatywnej konferencji szkoleniowej Dream Giver wraz z Stowarzyszeniem Pod Skrzydłem Anioła. Celem tej konferencji, tego wydarzenia jest zebranie lokalnej społeczności ludzi biznesu w jednym celu, aby spełnić marzenie Piotrka Litwina. W pierwszej edycji tego wydarzenia pieniądze zbieramy na specjalistyczny samochód, który umożliwi Piotrowi normalne i swobodne przemieszczanie się po Rzeszowie. Piotra miałem okazję poznać w momencie, w którym mój dobry znajomy w styczniu zauważył osobę, która jechała na rowerze, który pozwalał się przemieszczać osobie niepełnosprawnej poprzez pedałowanie rękami. I w zimie Piotr zakopał się w swoim rowerze w trakcie jazdy do domu pod górkę. Mój dobry znajomy pomógł mu wciągnąć ten rower i dzięki temu miałem okazję poznać Piotra. I zdecydowałem się zorganizować to wydarzenie specjalnie dla Piotra z tego powodu, że chcieliśmy pomóc Piotrowi w codziennym funkcjonowaniu. Widzieliśmy, że rower, który posiadał, którym się przemieszczał, uległ uszkodzeniu, więc postanowiliśmy zrobić coś nowego, coś innego, czego jeszcze nie było czy w Rzeszowie, czy w całej Polsce, aby spełnić jego marzenie. Na wydarzeniu wystąpił praktycy biznesu Krzysztof Ignaczak, Tomasz Więch, Mateusz Mrozowski, Artur Kucharzyk, Dorota Orzuch oraz Łukasz Walaszek, znany jako Jocioch. Wesprzeć naszą akcję oraz Piotra możecie wpłacając darowiznę na platformie dajesz.com.pl, gdzie jest utworzona specjalna zbiórka, licytując specjalne przedmioty, które pojawią się na naszej stronie internetowej oraz na naszym fanpage'u na Facebooku oraz przychodząc na konferencję wydarzenie, na które obowiązuje cegiełka, która jest minimalną darowizną w wysokości 100 zł, gdzie całość zebranych pieniędzy zostanie przekazana na specjalistyczny samochód dla Piotra. Uważam, że powinieneś być na tym wydarzeniu z tego powodu, że prelegenci, którzy wystąpią, podzielą się własnymi doświadczeniami, wskazówkami z własnego biznesu i pokażą Tobie, jak Ty możesz te wskazówki, jak możesz ich doświadczenie przełożyć na swój biznes, tak aby on był skuteczny, abyś mógł wdrożyć te rzeczy do swojego życia i do swojego biznesu, aby on mógł być lepszy i większy. Przyjdź i przekonaj się, że warto. Nie może Cię tam zabraknąć.